Cześć wam! Dziś zajmiemy się tym wnieceniem. Blacha miejscami jest porozcięgana. Wniecenie jest dosyć duże, ale wydaje mi się, że damy radę i efekt będzie spoko. Zaczynamy bez gadania. Wgniota tu, wgniota tam, ale nie ma co się bać. Już król nadchodzi, ma swój magiczny plan. Gniota tu, gniota tam, ale nie ma co się bać. Gdy król się zbliża, wgnioty nikną jak mgła. Gniota tu, gniota tam, ale nie ma co się bać. Gdy król się zbliża, wgniota został blask. Gniota tu, gniota tam, ale nie ma co się bać. Już król nadchodzi, ma swój magiczny plan. Gniota tu, gniota tam, ale nie ma co się bać. Nie ma co się bać. Król się zbliża, gnioty nikną jak mgła. Nie ma co się bać. Gniota tu, gniota tam, ale nie ma co się bać. Powoli kończymy zabawy z klejem, zimnym klejem i rozpierakiem mechanicznym. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w połowie pracy. Jak widzimy, jeszcze sporo do zrobienia. Nic samo się nie zrobi, więc wracamy do pracy. Młodeki pobijak to nasza broń, lędowanie to nasze zadanie. Młodeki pobijak to nasza broń. A tak się przedstawia efekt końcowy pracy. Lampa i błysk to nasza recepta. Wydaje mi się, że jest ok. Zaraz będzie pokazane, jak to wygląda na zewnątrz, w świetle dziennym. A ja się z wami żegnam. No i do następnego. Cześć wam. Młodeki pobijak to nasza broń. Lędowanie to nasze zadanie. Błysk oczy, auto jak nowe, banan na twarzy i o to chodzi. Gniota nie ma, to nasza misja. PDR to magia. Proste auto to nasza wizja.